Stosunkowo niedawno ci dwaj piłkarze zamienili się miejscami. Sławomir Nazaruk, tu z lewej, z Płocka przeniósł się do Łodzi. Natomiast Maciej Terlecki nieco wcześniej podążył dokładnie w odwrotnym kierunku. Kto na tym lepiej wyszedł? No chyba jednak Terlecki. Po pierwsze, Wisła jest nieco wyżej w tabeli, a po drugie, w Płocku nie znają pojęcia problemy finansowe. Piłkarzom Widzewa ostatnio przypominano, iż ostatni raz na tym stadionie Widzew wygrał aż 9 lat temu. Było to w 1994 roku. Wówczas Łodzianie zwyciężyli 2-0, a zatem najwyższy czas, by przełamać tą złą serię. Oto ustawienie Widzewa. Łodzianie praktycznie w swoim najsilniejszym składzie w ataku z Nazarukiem i Włodarczykiem. Natomiast Wisła Płock, do drużyny powraca po kontuzji Wierzchowski, nie może grać etatowo obrońca Branfiłow, a poza tym najsilniejsze zestawienie podopiecznych trenera Jabłońskiego. Czerwone koszulki Widzew, niebieskie stroje gospodarze z Płocka. Czas już skończyć dyskusję, bo piłkarze zaczęli grać, ale chyba na piękne fanki zapatrzył się kapitan Widzewa Zbigniew Robakiewicz, który zagrał piłkę do rywala, do Geworiana. Geworian z prawej strony ogrywa Nazaruka. Geworian piłkę jednak odbija Brazylijczyk Bruno. Płoccy nafciarze ostatnio notują dobrą serię po dwóch zwycięstwach nad Świtem i Legią. Cenny remis wywieziony z Grodziska Wielkopolskiego. To bardzo ostre, brutalne wejście Janusa Piotra Mosura. Żółta kartka dla gracza Wisły Płock. Jeśli chodzi o serię Widzewa, to z kolei Widzew remisuje. Jak sami Łodzianie twierdzą, są to piękne remisy, ale niewiele im z tego pożytku. 3-3 w Zabrzu, bramka stracona w samej końcówce meczu, a także 2-2 za Miką Wronki, kiedy też w końcówce drużyna z Wielkopolski wywalczyła remis. To strzał Romuzgi, nie musiał interweniować po tym strzale Robakiewicz. Uciekają minuty cały czas, 0-0 podopieczni trenera Jabłońskiego w natarciu. A podopieczni trenera Kasalika dosyć mądrze i konsekwentnie bronią się, wybijając rywala z rytmu. Kiks Bogdana Zająca bez konsekwencji. Z rzutu rożnego Kobylański. Dobre uderzenie Gęsiora. Interwencja Robakiewicza. Drużyna z Płocka bardzo lubi grać na własnym stadionie. Ostatnie 3 mecze to 3 zwycięstwa płockich nafciarzy właśnie na swoim terenie. I na pewno tę serię chcą podtrzymać gracze z Płocka. To akcja Janusa. Przy tej interwencji naciągnął sobie mięsień dwugłowy uda bramkarz Widzewa Robakiewicz. Rozgrzewa się rezerwowy Ludwikowski. Brazylijczyk Giuliano w pole karne. Jeszcze Pawlak. Stasiak. I Jakub Wierzchowski. W odpowiedzi podopieczni trenera Jabłońskiego. To 31. minuta. Sławomir Nazaruk. Okazja do kontrataku. Stasiak. Marek Walburg. Patryk Rachwał bardzo dobrze dostrzegł na lewej stronie nieobstawionego Nazaruka. Ten dośrodkowuje w pole karne. Pawlak w poprzeczkę. Jest Włodarczyk i jest 1-0 dla gości z Łodzi. Piotr Włodarczyk ostatnio był gościem magazynu Liga Plus Ekstra, gdzie zapowiedział, że lubi grać przeciwko teoretycznie lepszym rywalom. Wówczas strzela ładne bramki i tak też stało się w Płocku. 6. trafienie w tym sezonie napastnika Widzewa. Nieoczekiwane zatem rozwiązanie dla gospodarzy, którzy mieli przewagę, ale tracą gola właśnie po kontrataku. Bramkę strzela Piotr Włodarczyk. Łodzianie starają się pójść za ciosem, ale trudno po raz drugi pokonać Jakuba Wierzchowskiego. Kiedy był kontuzjowany, jego miejsce zajął Paweł Kapsa, ale kiedy powrócił do gry, od razu właśnie na niego stawia trener Jabłoński. 44. minuta. Wierzchowski daleko. Jaś z piłką. Pawlak. Kobylański.
Lewą stroną rozpędza się były piłkarz Energii Kotbus, Peszko. Jest 1-1. Sławomir Peszko ma niecałe 19 lat. Od kilku meczów stawia na niego trener Mirosław Jabłoński. To jego pierwszy gol w Ekstraklasie. Do przerwy zatem 1-1. Na przerwę schodzi Zbigniew Rowakiewicz. Ale już po przerwie do bramki Widzewa wchodzi Marcin Ludwikowski. Dosyć poważna okazała się kontuzja doświadczonego Rowakiewicza, no ale nie ma co płakać, panie trenerze. Ludwikowski to też dobry bramkarz. Gospodarze, Wasilewski. Peszko. Bardzo aktywny pomocnik Wisły. Pierwsza dobra interwencja Marcina Ludwikowskiego. Romuzga. Romuzga, kapitan i reżyser większości akcji. Wisły Płocki znów świetnie broni. Godnie zastępując w bramce Rowakiewicza Marcin Ludwikowski. Romuzga w tym sezonie ligowym gola jeszcze nie zdobył. Stara się to uczynić w spotkaniu z Widzewem. Znów kolejna akcja płockich nawciarzy. Peszko. Gęsior nie trafia w bramkę, ale uwaga, bo to coś niedobrego dzieje się z kolanem Marcina Ludwikowskiego. No to już byłaby cała fura nieszczęść Widzewa, gdyby jeszcze teraz Ludwikowski musiał opuścić plac gry, a to przecież dopiero 59. minuta spotkania. Długo zbiera się Ludwikowski. Narada w drużynie Widzewa. Kto ewentualnie mógłby go zastąpić? Być może Mosur, być może Zając. Jest także trzeci kandydat, to Wyciszkiewicz, który słucha uwag od Rowakiewicza. No teraz rzeczywiście już można płakać. Choć Ludwikowski pozbierał się, może kontynuować grę. Wasilewski. Kontuzja Marcina Ludwikowskiego okazała się jednak bardzo poważna. Kolano nie wytrzymało, a zatem potrzebna zmiana. I teraz kto do bramki? Bogdan Zając decyduje się na to, iż może bronić bramki Widzewa. A trener Kasalik pokazuje, jak powinno się właśnie stać w bramce. Bogdan Zając, który całkiem niedawno przyszedł do Widzewa. Ludwikowski opuszcza plac gry na noszach, a Zając debiutuje w roli bramkarza. Na placu gry pojawił się także Wyciszkiewicz. Przywitanie z Gęsiorem. Dawni przyjaciele z Widzewa. I można kontynuować grę. Przed trudną sytuacją Widzew, ale to właśnie Łodzianie jako pierwsi po tej dłuższej przerwie zaatakowali. Piotr Włodarczyk nie strzela jednak gola, cały czas 1-1 w Płocku i pierwsza interwencja Bogdana Zająca. Wiele lat gry na polskich boiskach w Wiśle Kraków, także ostatni sezon, choć nieudany, w Zagłębiu Lubin. Giuliano nad bramką Jakuba Wierzchowskiego. Widzew starał się stosować mądrą taktykę, by atakować, tym samym oddalić niebezpieczeństwo od własnej bramki i od być może nieudanych interwencji Bogdana Zająca, ale Zając, jak widzimy, radzi sobie w bramce całkiem nieźle. Uciekają minuty, kolejna akcja Wisły Płock, rzut rożny. Zając jak klasowy golkiper ustawia swoich obrońców i świetnie interweniuje, piąskując piłkę poza pole karne. To już ostatnie minuty regulaminowego czasu gry. Aż 10 minut sędzia dolicza w związku z długą przerwą, ze zmianą bramkarza. I w doliczonym czasie gry Maciej Terlecki strzela bramkę na 2-1. Gol byłego piłkarza Widzewa. I tak naprawdę cóż mógł tutaj uczynić Bogdan Zając? Chyba niewiele. Strzał bardzo ładny, techniczny, odegranie piłki od Gevoriana. Terlecki głową pokonał Bogdana Zająca.
2-1 Wisła Płock prowadzi z Widzewem i jest na dobrej drodze, by utrzymać serię 4 zwycięstw na własnym stadionie. To jeszcze akcja rezerwowego Radosława Matusiaka, ten jest faulowany w polu karnym. Prowadzący to spotkanie Piotr Siedlecki wskazuje na punkt oddalony 11 metrów. Jeśli Bogdan Zając obroni 11, będzie bohaterem. Kobylański bez problemu. 3-1 Wisła Płock prowadzi już w doliczonym czasie gry z Widzewem Łódź. A zatem jeszcze długo muszą czekać na swoje ewentualne zwycięstwo w Płocku piłkarze Widzewa, bo to Wisła wygrywa 3-1. Nie szkoda ci było Bogdana Zająca, tak dzielnie stał w bramce, aż wreszcie ty go pokonałeś. Wydaje mi się, że rzeczywiście dzielnie Widzew się bronił i był to jeden z cięższych meczów. I wiedzieliśmy, że ten mecz będzie nas kosztował sporo wysiłku. Cieszymy się, że pokonaliśmy Widzew. Mimo wszystko byliśmy lepszym zespołem, ale jakiś taki kryzys w naszej grze, a to, że taka tragedia dla Widzewa się stała, że i Zbyszek, i Marcin musieli zejść, spowodowało, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, w jaki sposób mamy grać. Wiedzieliśmy, że powinniśmy uderzać z dalszej odległości, a właściwie to żaden strzał nie wchodził w światło bramki. Cieszymy się ze zwycięstwa. Będziesz miał co wnukom opowiadać. Najpierw dzieciom. Nie, no tak, no trudno, no. Przegraliśmy mecz, no to się liczy tylko praktycznie. No. Dzielnie broniliśmy się później w końcówce, praktycznie kontrolowaliśmy przebieg, bo Wisła nie stwarzała żadnej sytuacji. No praktycznie jedyne strzały, które oddali w światło bramki, to były bramki. Szkoda, no tej sytuacji, troszeczkę brak konsekwencji tak w polu karnym tam, ale taka jest piłka. Czy to pierwszy raz w karierze ci tak zdarzyło? Szczerze powiem, że pierwszy tak oficjalnie, żeby stanąć gdzieś w bramce, no, ale tak jest życie. Chyba wam czarny kot dzisiaj przebiegł w drodze tutaj do Płocka. Dwa razy kontuzje bramkarzy, to się rzadko zdarza. No bardzo rzadko, no akurat nie nam się to tak przytrafiło, no ale taka jest piłka, no. Jest to ciekawe może dla kibiców, bo była frajda, przerwa w meczu, każdy podekscytowany, no ale dla nas liczy się to, że przegraliśmy mecz i to szkoda, myślę, że tutaj punkt nam się należy. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, to 4 zwycięstwo z rzędu na stadionie w Płocku piłkarzy Wisły.